Mam w domu 15 tysięcy płyt. Mniej więcej. Szczerze mówiąc, raczej pewnie więcej niż mniej. Są u mnie wszędzie. Jest płyciarnia w przedpokoju, w sypialni w drugim pokoju. Balkon też przerobiłem na płyciarnię. Tylko w kuchni nie trzymam płyt. Stolarz, który niedawno robił mi szafkę, zapytał: Panie Marku, to kiedy pan nas poprosi, żebyśmy zrobili panu półkę nad łóżkiem? No nie, to już by była przesada mieć płyty nad głową. Kiedy śpię, czułbym się trochę osaczony. To jest typowe uzależnienie. Tak jak inni od zakupów czy używek ja jestem uzależniony od kupowania płyt.